Witam serdecznie i pozdrawiam Was 23 marca 2022 roku biblijnym hasłem, które składa nam w nasz dzień dzisiejszy, a jest to słowo zapisane w Ewangelii Jana w 16 rozdziale wierszu 33, gdzie tak jest napisane. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Na wstępie tego dzisiejszego rozważania zastanówmy się, dlaczego Jezus tak mówi do swoich uczniów. To wam mówię, słyszymy z Jego ust. I wiemy w kontekście naszego dzisiejszego wersetu, że Jezus, mimo że mówi dość ogólnie, będąc u końca swojej drogi, chce jakby zamknąć w jedną całość wszystkie swoje wcześniejsze zalecenia, rady i podsumować swoje nauczanie. I tu Pan Jezus zdecydowanie podkreśla, że celem Jego nauczania jest co? Jest pokój. Pokój rozumiany jako manifest odwagi. I pomyślmy, jakże aktualnie są te słowa i jak aktualnie brzmią dzisiaj. O pokoju była już mowa we wcześniejszych rozdziałach tej samej Ewangelii. Jezus mówi wtedy, że zostawia i daje pokój swoim uczniom. Pokój rozumiany jako stan, gdy wszystko układa się dobrze między nami i Bogiem. A teraz, opuszczając ich, Jezus podkreśla, że zostawia swój dar, dar pokoju jako błogosławioną spuściznę poprzez błogosławione słowo. Stawia przez to uczniów w takim szczególnym położeniu wyznaczonym przez Jezusowy pokój. Mój pokój, czyli coś, na co nasz współczesny świat chyba nie ma pomysłu. Oczywiście potrzeba tu wiary w słowo, abyście we mnie pokój mieli, co oznacza, że obdarza ich pokojem jako osobistą cechą charakteru. Jezus chce, aby uczniowie cieszyli się pokojem. Dlatego mówi, niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. I my także staramy się być odważni, gdy się nie boimy lub gdy nie czujemy zagrożenia. A tamtej nocy biedni uczniowie byli radośni, bo byli uszczęśliwieni pokojem, ale wcześniej mieli w sobie smutek i wiele żalu. Wkrótce strach miał rozproszyć ich po ogrodzie Getsemane, a Jezus chce przygotować swoich uczniów na to, na co, co ich czeka i co czeka Jego samego. Chce ich przygotować na niepewność. Chce ich przygotować na także prześladowanie. Czytamy, jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Chcę, aby zwalczali w sobie smutek i aby zawsze pamiętali, że bez względu na to, co przenosi świat, oni mają zawsze pokój z Bogiem przez Jezusa i dzięki Jezusowi. Tylko z sercem radosnym i mocnym mogą stanąć twarzą w twarz z nienawiścią świata. I uczniowie sprostali temu, dając wyraz po zesłaniu Ducha Świętego, gdy odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, radując się, że, jak czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich, zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. I drodzy, my również jesteśmy zaproszeni. Ja zwyciężyłem świat, mówi Święty Bóg, do którego i ty, i ja należymy. Jezus, Syn Boga, zwyciężył świat, a nie świat Jezusa. Jego zwycięstwo było pewne, zanim był jeszcze sądzony, a teraz jest odrzucony. Zwycięstwo Jezusa tkwi w Jego uczniach, a od nich i w nas. Dlatego, że czytamy, zaprawdę powiadam wam, kto przyjmie tego, kogo poślę, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, kto mnie posłał. Tak więc wiara w Jezusa jest zwycięstwem nad światem, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza, czytamy w pierwszym liście Jana. Tak więc spokojnie i bardzo dostojnie brzmi
ostatnie słowo rozmowy. Jezus pokonał wszystkie moce zła tego wrogiego świata. Każde Jego słowo dźwięczy zwycięstwem i triumfem. I to jest fakt. A uczniowie wierzą temu faktowi. Muszą tylko uwierzyć w siłę, odwagę i radość płynącą do każdego ludzkiego serca z tej pewności, że to Jezus zwyciężył świat. Bóg wie o wszystkim i zna nasze ludzkie ograniczenia, ale On działa i to w najmniej oczekiwany sposób. Dlatego myśląc i mówiąc o pokoju, módlmy się dziś o pokój na świecie, módlmy się o pokój na Ukrainie, o pokój w naszych domach i w naszych sercach. Ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Oto przekaz dnia dzisiejszego. Serdecznie Was pozdrawiam i życzę miłego dnia i do usłyszenia, do zobaczenia z Bogiem.